Dzień dobry. Pewnie zastanawiacie się, gdzie w ogóle jedziemy, skoro zaczynamy inaczej niż zwykle. Nie uwierzycie! Będziemy dzisiaj testować hulajnogi. Ty takie robisz? No było mocno. Yeah. Nie każdy przeżył. Panowie wyrzucają zwłoki do wody. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu za moimi plecami, przepiękne jezioro Czorsztyńskie, ale nie jesteśmy sami, więc chodźcie, pozwólcie, że przedstawię wam naszych uczestników. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Zatem poznajcie bohaterów dzisiejszego odcinka. Przed państwem Acer Electrical Scooter 5 Advance. Akumulator 16000 mAh. Czas ładowania baterii od 0 do 100% do 6 godzin. Maksymalny zasięg około 60 km. Oraz moc silnika 833 W. Segway Ninebot Kick Scooter F2 Pro D. Akumulator 12800 mAh. Czas ładowania od 0 do 100% do 8 godzin. Maksymalny zasięg około 55 km. Moc silnika 450 W. Ruptor R1. Akumulator 20000 mAh. Czas ładowania baterii od 0 do 100% do 10 godzin. Maksymalny zasięg około 80 km. Moc silnika 500 W. Motus Scooty 10. Akumulator 15000 mAh. Czas ładowania baterii od 0 do 100 do 8 godzin. Maksymalny zasięg około 65 km. Moc silnika 350 W. Chłopaki właśnie w najbardziej męski sposób próbują wywalczyć prawo do pierwszeństwa wyboru swoich maszyn. Nie wiedzą jednak, że sama hulajnoga to nie wszystko, bo czeka na nich dzisiaj wiele niespodzianek, które wystawią ich na próbę. Sami zobaczcie. Jest! Jest! 3, 4. 3, 4. Jest! Motus! Motus! Jest! Motus! Najlepsza hulajnoga! Ja wybieram pierwszy, no i nie mogę wybrać innej hulajnogi niż tej oto terenowej, pięknej, szybkiej hulajnogi marki... Jaka to jest marka, Piotr? Ruptor R1. Niepoznanym przeze mnie terenem jest Acer i decyduje się właśnie na tą sztukę. Niech się dzieje, a poza tym ma dzwonek, a Motus nie. Mogę wybrać Motusa lub Ninebota i przepraszam cię. Nie. Ale ja już dokonałem wyboru. W takim razie mi pozostaje Motus, czyli hulajnoga najmniej przystosowana pod tereny górskie. Ale... to nie zmieni tego, że wygram ten wyścig, co? Czekajcie, bo dostałem właśnie SMS-a, co mamy robić i mamy taką informację. Pewnie zastanawiacie się, co macie w ogóle tak, robić. Tak, zastanawiamy się. Cały świat się zastanawia. Zadanie jest proste. Ścigacie się na trasie wokół jeziora. Tego jeziora? Ono jest mega raczej duże. Tego. Ja się nie przygotowywałem na żaden wyścig. Cała trasa ma około 30 km. Główny cel to przejechanie jej w jak najkrótszym czasie. Sprawdźcie, jak jeździ się na hulajnogach. Po drodze dostaniecie kilka zadań do wykonania. Ale jakie, to na razie tajemnica. Teraz zaczynamy pierwszym zadaniem. Pimp my scooter! Macie siatkę z gadżetami, którymi musicie upiększyć swoje maszyny. Przemyślcie trasę i stwórzcie arcydzieło. Zaczynamy przy zamku Dunajec o 11. O nie, to za 30 minut, musimy się śpieszyć. To jest za chwilę. Wybierzcie swoje... zadanie, na zadanie mamy 10 minut, 10 lecimy! I teraz zaczynamy! Wojtek! Żabka! Pim my Hudson! Chodź, nie bój się! O Jezus! Też będę miał czerwone włosy. Jesteś w moim teamie! Ja mam gumki recepturki i to fajne, bo akurat tworzę z nich jak największą piłkę. Możecie zobaczyć u mnie na kanale. Całą na czerwono! Jaki piękny kolor! Teraz do mnie pasuje! Ja natomiast robię coś innego, bo zaczyna się robić ciepło, więc trzeba mieć wodę pod ręką. Jezus, to jest mój pomysł ten! Też to będziesz robił? Chcę sobie zrobić normalnie ten. Więc zaczynamy. Kochani, to nie ma tylko ładnie wyglądać, ale ma być też praktyczne. Ja będę bardzo dobrze widoczny na drodze, co za tym idzie, bezpiecznie. Bo nie wiadomo, jak ten najser pędzi, a tu z górki... Proszę bardzo, serce na dłoni, oddam serce w tym wyścigu. Ja stawiam na minimalizm, więcej błyskotek nie potrzeba, żeby nie rozpraszać innych kierowców. I myślę, że w takim hełmie, kasku od Motusa, będę bezpieczny. No, na razie mam miejsce na balonik z jednej strony, a z drugiej nie wiem, gdzie by tutaj go przyczepić. Skorpion! Jestem spełniony. Marzyłem o tym od momentu, jak wyjeżdżaliśmy z Częstochowy. A to trzeba do pleców. Węgorz i jego Ninebot. Radek i Motus Scooty 10.
Dominik i Ruptor R1. Essa! Hudson i jego Acer. Fight! No i co, jedziemy? No jedziemy. Jedziemy, zaczynamy. Wszyscy gotowi? Zaraz startujecie. Po drodze otrzymacie SMS-y z kolejnymi zadaniami. Musicie je wykonać od razu po ich otrzymaniu. Ojojoj. Podczas zadań zatrzymajcie swoje stopery. Wasz cel to zamek po drugiej stronie jeziora. Tam wejdziecie na prom i wrócicie na linię startu. Czyli musimy dotrzeć tam. Wow, daleko. I z tego co rozumiem, czas start i czekamy na SMS-y. Kto będzie szurał po dnie? Ja myślę, że najszybciej będzie przepłynąć to jezioro. Jaka głębokość? 16 metrów. Ara! Już! Ej! O Jezu, tu nie chcę jechać! Ha, mają za karę. Oj. Radę. Spokojnie. Elo! Ostatni. Ty, patrz na mój. On jest serio silny. Acer 20 i ani kilometra szybciej. Tak, o, jak tu ładnie. Marinka, proszę. O Jezu! Dobra, nie czekamy. Oj, oj, oj. Oj! Oj! Oj, kto ma najszybszą? Moja 20 i ani kilometra więcej. Moja też. Moja też. Z górki 22 i tyle. No nie no, 20 i hamuje. No ej, miałem wygrać. Ale ja też mam limit. Ej, co jest grane? Jak to? Motus będzie pierwszy. Motus wariat. Patrzcie tutaj, prędkość aktualnie 24 na godzinę, ale oczywiście zwolnimy sobie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale to jak można łyknąć zakręty. Cudo. Kurczę, on się tutaj rozpędza jak szalony. 33 na godzinę. Dobra, zwalniamy, bo to już niebezpiecznie. Zrobiliśmy sobie przerwę po raz pierwszy i dostaliśmy też pierwszą wiadomość. Po niecałych 5 kilometrach czeka na was pierwsze zadanie. Ładowanie na brzegu. Musicie zjechać, zrobić kółko i wrócić na trasę. Czas pobierzemy z waszych kamer. Ale do tego miejsca mamy jeszcze 2,1 kilometra, czyli jeszcze trochę musimy pojechać, a później robimy pierwsze zadanie. Mój motus śmiga i szybciej na pewno niż ten niby według was najlepszy. Mój motus, a twój Acer też jest przepiękny. Zauważyliśmy, że dojeżdżamy do 20 km i hulajnoga Acera wtedy tak jakby z automatu hamowała. Z górki jednak dobiłem do magicznych 42 km na godzinę. Mój Ninebot natomiast chyba w ogóle dobrze wylosowało się, tak szczerze, bo na całej trasie póki co trzymam się z przodu. Jestem pierwszy. Nie wiem, czy chłopacy dają mi fory, czy po prostu taki dobry sprzęt. Miała być faworytem. No i też ma hamulec przy 20 i więcej nie chce jechać. Ale ogólnie jeździ się na niej bardzo dobrze, amortyzuje. Nawet przy wyższych prędkościach nie boję się jechać, ponieważ wiem, że mam hamulec zarówno z przodu, jak i z tyłu. Bardzo przyjemnie się na niej jedzie. Amortyzacja, rączki nie bolą, tak jak chłopaków. Nie mam pojęcia, ale i buja! I wy! Jak to jest, stary, że my jedziemy 20, a ty jeszcze przyspieszasz? No ja nie wiem. I to jak? Oj! Co słychać u pana? A no jedzie się, natura. W ogóle jak to jest, że nasze niby wszystkie jadą 20, a moja jedzie najszybciej? O, i to jest ten moment, w którym pierwsza kreska baterii zaczyna mi uciekać. Dosyć szybko. Ach ta prędkość, ach te emocje. Chłopaki tak wczuli się w rywalizację, że właśnie ominęli punkt, w którym muszą wykonać pierwsze zadanie. No to powrót! Ciekawe jakie zadanie? Wojtek, nagrywaj, robię kółko, cokolwiek to znaczy. Ty takie robisz? Ja robię takie. Czekaj, ja postaram się mocniej. I patrz na to! Wjedzie do tego jeziora, na bank. Dobra, ale kółeczko! Oh. Kółeczko! Kółeczko! Zrobione! I wracamy na trasę, jedzie! Ja piernicę! Okej, okay, cokolwiek to było, uznajmy za zaliczone. Chłopaki chyba muszą się rozgrzać. Temperatura! O. Oj! Oj! 8, 7, 6, 4! Nie dał rady! Nie dał rady! Nie dał! Twój też nie dał! A skąd? Tu już wspomaga się. A ja sposobem na wężyka i jadę jakoś, ale oni będą szybsi. Patrzcie, że ja tym motusem zaraz zdejmę tutaj kolegę z najlepszą hulajnogą pod górkę jeszcze! A to są warunki dla ciebie! Kurczę, marzy mi się kiedyś taka chatka w górach. Taka przeszklona najlepiej. Skąd ty masz takie przyspieszenie? Ej, moja się przegrzała! Zobaczcie! Wiesz co miga? Co? Temperatura! Prowadzę ten wyścig. Czy to nie jest piękne? Co się stało? Przegrzała mu się hulajka. O. Moje 20 km na godzinę jest szybsze niż 20 km na godzinę innych osób. Czy tu są jakieś małe oszustwa? Dlaczego oszustwa?
na stopach mieliśmy zatrzymywać. Dokładnie, więc my teraz zatrzymywaliśmy, bo czekamy na nich. Czyli lubicie stopy, tak? Tak. Tak. Nie! O, zepsuła się. O, zepsuła się. Dobra, słuchajcie, to była konspiracja ze strony jednorożca. Wydaje mi się, że chciał wprowadzić w błąd ekipę. Temperatura! Nikomu nie powiedział, a tu nagle ruszy dalej! No ale nie jadę z pełną mocą, jadę 12,4. O, jedzie Dominik. No ale miga temperatura, no, przeciążona jest. No nie wiem, no wyłączyłem ją, posiedziała 5 minut i poszło. No my czekaliśmy, więc masz 10 minut w plecy. Ja mówię, ten challenge przerodzi się w bardziej dojeźdź bezpiecznie 30 km i... Hulajnogarze. 26. 27. To jest nasza ulica w ogóle. Jest ciepły dzień, atmosferę podgrzewa rywalizacja, więc szybki łyk wody i krótkie podsumowanie po pierwszych kilometrach. Cześć, temperatura już spadła i mogę jechać. Jestem zadowolony, ja naprawdę, ja mam taką, moja jak ma 20, to moje 20 jest szybsze niż 20 wszystkich innych. Ja wyprzedzam wszystkich, nawet na proste, nie? Wszyscy jadą sobie tak, a ja... Ja powiedziałem, tej hulajnogi nie trzeba oklejać, nic nie trzeba robić, ona jest już taka. Hej, how you doing? Świetnie jest. Bardzo fajnie pod górkę. Trzeba pomagać. Prędkość spada tak do 10-9 km na godzinę, więc no bez nóżki się nie będzie. Ale tak to sztos, jak zjeżdżam to do 42-43. Mój licznik jest tylko do 20, ale dużo razy prowadziłem, więc Motus najlepsza hulajnoga z tych wszystkich. No moja mnie trochę zawodzi, bo ma jakieś przerwy na 20 km i nie da się szybciej, ale mam pewien triczek. Dobra, nie ma ich. To ja im popsuję trochę. Dam mu tryb D, jak drive, czyli będzie wolniejszy. Tutaj też. No, muszę jakoś sobie radzić, żeby nie przegrać. To jest Wojtka i tu jest Karola. No i zobaczymy, kto teraz wygra. Czy widać moją kamerę DJI Osmo Action 4? Widać! Czy to jest kamera DJI Action 4? Osmo Action 4! A to dodali to Osmo! Najnowszy model! Nie? Wow! Przegrzewa się? Nie przegrzewa się, bo w przeciwieństwie do mojej hulajnogi! Dobra. Oni jeszcze... Co wam to przypomina? Koton obcego. 38, 39, 40, 44! I teraz jedziemy! Motus plus noga równa się... wygoda. 45! 44! Tururu! No nie no, ta jakaś blokada do 20 to jest przesada. Nie podoba mi się to. Dzień dobry. Gonię peleton, który mi uciekł dość solidnie. Ze względu na to, że miałem najprawdopodobniej włączony tryb eko, który automatycznie włączył się. Kaj, tu jest Karola. Też mu zmienimy. A co? Co za widoki, kochani, co za widoki! Wyprzedził mnie! No pięknie tu jest, naprawdę jest tu pięknie, pozdrawiam was widzowie. Jaka woda jest ten. Ładna. Dlaczego ty mnie doganiasz? A masz 20? No 20 cały czas. Ja też mam 20, szkoda, że to się nie podnosi. No właśnie. Kurczę, powiem wam, że wyścig wyścigiem. Ale ja chyba sobie tutaj zjadę. Reakcje na Dominika ludzi przejeżdżających obok są jednoznaczne. Jest jednorożce. Tutaj trzęsie, dobra. Tu przydałyby się jednak lepsze amortyzatory. Panowie wyrzucają zwłoki do wody. Ty, chłopaki są przed nami czy za nami? Nie wiem właśnie, chyba przed. Jest tutaj temperaturka. W ogóle zatrzymajcie stopery jak macie. Jedyne co mnie martwi to to, że mam trzy kreski na hulajnodze. Czuję tu niewykorzystany potencjał w mojej hulajnodze. Pomagaj sobie nogą. Chociaż trochę ruchu. No widzowie, czy może być coś piękniejszego w życiu testera technologii niż takie piękne widoki, piękna hulajnoga i mój przyjaciel, operator, który na co dzień mnie nagrywa i możecie oglądać jego produkcję na naszym kanale. Pozdrówcie Wojtka i napiszcie w komentarzu: Wojtuś, kochamy cię! I tutaj mewy. Tak w ogóle to używamy dzisiaj kamerek DJI Osmo Action 4, z których obraz widzicie prosto z naszych kamer. To są mewy śmieszki tak zwane. Bo one taki dźwięk właśnie generują, jakby się śmiały. Oprócz tego mamy na sobie mikroporty firmy DJI. Mewy śmieszki. I rybitwy, o, rybitwy. Ale pan ma S. A ujęcia z drona również zrobił nam dron firmy DJI. Tylko rybitwy są te z czerwonymi dzióbkami tam, a śmieszki mają takie łebki, lekko czarnawe.
Mamy tutaj dwa ekrany dotykowe, które pomagają nam przy vlogowaniu. To jest właśnie kamera firmy DJI Osmo Action 4. A! Chyba wygrywamy! Bo nie możemy dogonić chłopaku! Zwycięstwo jest nasze! Woo! Jak najbardziej, ja aktualnie... A zakręt, ja pierd... Dobra, ja zbiegłem. Nie wyrobiłbym tutaj. Tutaj widziałem, kolega prawie miał wypadek. Tak, prawie miałem wypadek. Masz też 20? Tak. No jak to ale działa? Ale ja mam inne 20. Jak to działa? Widzicie, nie zawsze te liczby mają znaczenie. Dogoniłem Karola, bo zatrzymał, żeby podziwiać znak gmina Czorsztyn. Tak. No i teraz znów cię wyprzedzam. Ha. Nara. Ja liczę na to, że twoja hulajnoga się zaraz wyładuje. Nie. A co za tym idzie? Wypluj to. Wygram. Mam 3 kreski baterii z 5, cały czas stabilnie. Przejechaliśmy już około 14 km. Suniemy, jedziemy. Ten pierwszy chłopak po drugim pit stop na tej plaży. Tutaj? O! Dostaliśmy kolejnego SMS-a z zadaniem. Zróbcie na trasie najładniejsze zdjęcie hulajnogi, jakie wam się uda zrobić. Macie na to 15 minut. Oho! Dostałem SMS-a! SMS! Zrób najładniejsze zdjęcie. Co to za wycieczka bez fotek? A ja mam pomysł. Mamy tutaj fotografa. Ja mam jeszcze inny pomysł. No. Jaki? Tu jest idealny taki view. Kiedy tu hulajnogi na te... Nie, one muszą... Też coś crazy musi być, stary. A, nie wiem, na przykład... Ja pierdzielę. Wygląda jakbyśmy chcieli ją zrzucić. Hulajnogi muszą przeżyć. Jeszcze, jeszcze! I teraz do mnie się odwróćcie! W tej łódce. Widzimy, o, tele. Takie coś, dobrze? Widzisz to? Aha. Może być jedno na jedynce, ale wątpię, żeby się udało. Ja robię zdjęcie w takim miejscu, bo nieważne gdzie, ważne z kim. Jestem super hulajnogą i to wystarczy. Pyk. Dobra, i skaczcie, 3, 4. Jo! O, to no! Albo to. Ale to też jest fajne, patrzcie. Ale wspominki. Dole. Ała. O, no patrz, już jest siny. Zobacz tu. Zmiażdżony palec. Nie, no będzie git. Pocyckaj go sobie. Na trasie, mijając różne osoby, mogą zauważyć, że niektórzy witają nas ze śmiechem, a niektórzy patrzą na nas jak na bandę głuptasków. Ale my dobrze jedziemy? Jest tutaj rowerowa ścieżka! Tak? Ty, ale jakoś daleko! No ja nie wiem, czy w tą, tam przez most! Nie, nie tu! Zabłądziliśmy! Wow! To się kameruje! Temperatura! Jest piana! No i bawi się popływać! No, paluszek boli i paznokieć też, jakoś tak brak czucia bym powiedział. Pocyckaj go sobie. Temperatura! Jest piana, no i buja się popływać! Ej, pokazać wam trik? Licz. Ej, patrzcie na mnie! O, nieźle! Już po sesji zdjęciowej, jedziemy. Radek, pomachaj! Ej, nie no, dobra, widzowie, teraz tak serio. Jeździ się tak przyjemnie hulajnogą elektryczną. Ja zawsze, jak miałem hulajnogę, to tylko po to, żeby dostać się z punktu A do punktu B w jakimś mieście. I to było tyle. Ale gdy mogę sobie powiedzieć w takim miejscu, ja w ogóle nie wiem czemu, jakoś wyparłem w ogóle z pamięci, z myśli, nie myślałem o tym, że można jeździć hulajnogą właśnie w takich miejscach, z takimi widokami. I żałuję. Hulajnoga jedzie, spadła jedna krestka, na liczniku już jest najechany 26 km. Grip jest wygodny, wyprofilowany, fajnie ta rączka, tutaj ta guma robi podparcie też dla tej dłoni. Oczywiście tempomacik, pierwsza klasa. Sama hulajnoga hamuje do 20 na godzinę i mam też takie wrażenie, że ona wręcz wyłącza zasilanie wtedy, bo często ta prędkość nie wyrównuje się do 20, tylko spada tam do 17-16 i dopiero od tych 17 odbija, co moim zdaniem w softcie mogłoby być poprawione, no gdyż to jest wytracenie mocy, prawda, bo musimy rozpędzić ją od niższej prędkości, a mogłaby po prostu trzymać cały czas
20. Sprawdzimy, jak sobie radzi na terenie takim. O, zjedziemy troszkę na trawę. O, nie widać różnicy. Jedzie tak samo. Amortyzatory fajnie to niwelują. Tutaj, o, w ogóle nie czuję zmęczonych rąk. No, ja widzę miejsce, gdzie robię przerwę. Elo, i co, to jest koniec? Oj nie, Dominik, to nie jest koniec, to jest dopiero początek twojego końca. Zresztą zaraz, teraz czas dla was, teraz przebitki, piękne slow motion, ale te hulajnogi wyglądają. Piękny ten czorsztyn. Dobra, mamy to? No to koniec sielanki. Co się panowie dzieje? 27 km zasięgu i zdolna. Nie lepiej wsiąść i jechać? I Motus prowadzi. Jako jedyna hulajnoga mogłem wjechać pod górkę. Hulajnoga nie hulajnoguje. O, nie jedzie. Także no niestety, koniec. Co ty taki zmęczony? Przecież to samo jedzie. To sobie elektryczne miało być. Będę wymiotował. Dobra, mam dla was dwie wiadomości. Pierwsza, kończymy. Złą i dobrą. Którą chcecie pierwszą? Złą. No to niepotrzebnie pod tą górkę wjeżdżaliśmy. Tak, bo tam był zamek, tak? Nie. A może zjedziemy? A dobra jest taka, że możemy zjechać. No super, gdyby mi akumulator działał, nie? Czemu tak? Brat Motus jest lepszy. Tam był zamek, nie? Tak, tam był zamek. Weszliśmy na największą górę i padły na wszystkim hulajnogi. Wjechaliśmy, myśleliśmy, że jesteście tam. Gdzieś tam. Pod tą całą górkę spójrz na mój akumulator. Czerwony. I nie da się wjechać nawet pod taką górkę i musiałem wnosić. I wniosłem to na sam szczyt po to, żeby dowiedzieć się na górze, że mogę sobie zjechać. Ale jak zjeżdżałeś na dół, to sobie naładowałeś trochę baterii. A to jak śmiga. Nie. Jeszcze mi okazała się czarnym koniem tego wyścigu i ona jeździła w górę i w dół. To prawda. Moja z początku wszystko fajnie, dopóki miała dwie kreski baterii, jak już była jedna, a później czerwona, nie dało się wjechać nawet pod najmniejszą górkę. No i łapy też trochę ma niewygodne te gripy, nie? Jeżeli chodzi o to. Ale do miasta jak najbardziej. W góry nie na tak długie trasy. Ja dziękuję już za takie wycieczki. I powiem tak. Nie chcę. Ej, ale Xiaomi to jest dla mnie hit, nie? Że my nie mogliśmy wjechać nikt pod górkę, a on góra dół i nas trollował, nie? A ja. Panowie, co? Przecież można na tym jechać, dodajcie gazu, pojedziecie, przecież to jest elektryczne. A ja na dole jestem. Nasza przygoda dookoła... No więcej emocji, panie! 3-4. Nasza przygoda dookoła jeziora Czorsztyńskiego dobiega końca, kochani! Tak. Co to było? Mogliście to obejrzeć, my jesteśmy pełni energii, to było fantastyczne! Czy możemy jeszcze raz? Możemy bardzo raz? Prosił jeszcze raz! Zobaczcie, Dominik nałożył sobie żel na włosy, bo tak mi się podobało! Tak, zawsze ładną fryzurę! I to co najważniejsze, to tabele wyników właśnie widzicie w tym momencie, ale najważniejsze i tak są oczywiście nasze odczucia. A jak było, Domin? Dla mnie było super, moja hulajnoga miała wygrać, prawie wygrała, ale na półmetku niestety brakło jej mocy i znowu temperatura baterii była za wysoka, no dlatego przestała ciągnąć. Ciągnąć oczywiście chodzi o to, że silniki przestały pracować, była stroma góra, nie mogłem podjechać. Jestem wykończony, bo dopiero na szczycie powiedzieli mi, że to jednak nie ta droga. No i wyglądam jak wyglądam. Było fajnie, pióropusz, bardzo dobrze spędził się, sprawdził się na trasie. Jeśli ktoś nas mijał, to pozdrawiamy, dziękujemy za wszystkie dzień dobry i do widzenia i powodzenia. To też fajnie dodawało animuszu. Karol, teraz Karol. O, już? Okej, okay. Mój Acer bardzo wygodny, jechało się super. Jedyne takie zastrzeżenie, ale no takie konieczne, to to, że te 20 km na godzinę to jest takie ograniczenie i kiedy jechaliśmy tak już parę dobrych kilometrów po płaskiej drodze, to czuło się takie znużenie. Prawda. I chciało się tak trochę więcej, te 25-30, no ale takie mamy zasady, więc trzeba się ich trzymać. Piękna sceneria. Jeżeli chodzi o mojego Ninebota, no to co? Na prostce wyprzedzałem wszystkich do pewnego momentu. Tym momentem była czerwona lampka jednej baterii, jedna kreseczka akumulatora. I wtedy wszystko się posypało. Całą tą ostatnią trasę nie miałem już kamerki, ale musiałem to wpychać za przeproszeniem na górę. Później był zjazd, jesteśmy na miejscu, ale polecam. Było fajnie. Zamek! Pokaż zamek! Dotarliśmy! Jest, tu jest zamek, nie tam na szczycie. Nie na... Jak tam wjechaliśmy, to powiedzieli, że trzeba w dół jednak. Motus, kochani,
To jest hulajnoga, którą wszyscy po prostu śmiali się, że ją mam i mówili, że o, będziesz ostatni, najgorsza hulajnoga. Jeździło mi się na niej bardzo dobrze, naprawdę, super hulajnoga. I najbardziej mnie zaskoczyła na górce, gdzie wszyscy nie dali rady wjechać i musieli wpychać hulajnogi, a Motus dał radę wjechać bez żadnego problemu na samą górę. Bardzo dobrze się jechało. Były momenty, gdzie byłem ostatni, a były momenty też, gdzie byłem pierwszy. Kochani, fantastyczna przygoda. Wspaniała. Dajcie znać w komentarzach, jakie jezioro mamy objechać w następnej kolejności. Zrobimy to. Może dobierzemy trochę inne teraz hulajnogi, zobaczymy. Wszyscy będziemy jechać na Motusie. Wszyscy będziemy jechać na jednej hulajnodze. Tak, na Motusie. I w jednym kasku. Dziękujemy wam bardzo za to, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dobra, dobrze, dobra podokładkę, czekaj jeszcze. Jeśli wam się podobało, to dajcie suba, lajka i dajcie komentarz, w którym napiszecie, którą hulajnogę byście chcieli, a znajdziecie je na stronie X.com. Dziękujemy za oglądanie. Pa, pa! Ale outro. Outro, pobyku. Super przejście zrobiłeś, Wojtek, z mojej łysiny na ten zamek. Myślę, że to będzie najlepsze ujęcie w tym filmie.